prawdą. Witamy Państwa tutaj wszystkich. Jest godzina 16:16 pod koszalińskim ratuszem. Rozpoczynamy protest przeciwko prezydentowi Jedlińskiemu. Kolejny raz mieszkańcy wyrażamy swoje niezadowolenie z podjętych decyzji dotyczących przebudowy rynku staromiejskiego. Powtarzam, przebudowy rynku staromiejskiego, a nie tylko sam pomnik. Przypominamy, w zeszłym miesiącu na sesji Rady Miasta radni PO tylnymi drzwiami wprowadzili pod obrady uchwałę dotyczącą przeniesienia pomnika. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Działanie to miało na celu uniknąć gniewu mieszkańców niezadowolonych z forsowania antyspołecznego pomysłu prezydenta Jedlińskiego. Niestety dla Was, Panie i Panowie z Platformy Obywatelskiej, ten gniew Was dosięgnie. Spotykamy się nie tylko, aby zaprotestować przeciwko przeniesieniu pomnika. Protestujemy przeciwko arogancji, bucie i hipokryzji koszalińskich władz. Nie chcemy w ratuszu ludzi, którzy traktują nasze miasto jako miejsce realizacji pomysłów swojego rozbuchanego ego.